Dzień dobry kochani, możecie mnie zobaczyć właśnie w takiej dzisiaj odsłonie, a to tylko dlatego, że musiałam już odświeżyć kolor, odrosty mi się porobiły, siwe włosy zaczęły wychodzić, a nie farbowałam włosów chyba 2 miesiące. Także powiem wam szczerze, że dałam radę i włosy naprawdę wyglądały spoko, ale teraz stwierdziłam, że już naprawdę jest najwyższy czas, jestem przed okresem, nie wiem czy wy w to wierzycie, ale ja wierzę, że jak farbujemy w okresie, to niestety, ale te włosy nie łapią. I teraz stwierdziłam, że skoro jestem przed, to jest najlepszy moment i ostatni dzwonek na to, żeby rzeczywiście te włosy wziąć. Ogarnąć. W tle możecie słyszeć pralkę, to już jest moje drugie pranie. Działam ostro, jak wiecie, u mnie się naprawdę ostatnio bardzo dużo dzieje. No i co, moi drodzy? A, to jeszcze wiecie co? Nie patrzcie na to, co jest w tle, bo naprawdę jest ogromny bałagan. Pokażę wam farbę. Ostatnio stwierdziłam, że nie muszę zdradzić troszeczkę L'Oreala i postawiłam na garnier 1.10 granatowa czerń. Jakoś mi tak, powiem wam, patrzę w podgląd. No niby poszło mi ok, ale mam nadzieję, że mi to po pierwsze nie będzie zaraz spływało. Nie robiłam po długości, tylko tak jak wam powiedziałam, odrosty i tam gdzie widziałam i przede wszystkim siwe włosy. Dobrze, farba. To jest ta farba, kochani, którą wam też pokazywałam, zapasa, które sobie zrobiłam, zamówiłam. Z trzema olejkami powiem wam, że strasznie ta farba śmierdzi, ale jej zaleta jest taka, że naprawdę bardzo ładnie chwyta kolor i przez dłuższy czas też mam pokryte te siwe włosy, a mi na tym zależało. Dobrze, kochani, nie gadam. Zapraszam was oczywiście do oglądania. Witam was serdecznie w nowym vlogu. Przytulam mocno, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza. A my co? Zaczynamy! Jestem, moi drodzy, pofarbowałam sobie włosy, cieszę się ogromnie i stwierdziłam, że skoro siedzę przed komputerem, to sobie nałożę takie moje ukochane płatki kolagenowe z marki Pilaten. Kocham je, naprawdę, powiem wam, że tak po całym dniu warto sobie je nałożyć, ale ja wczoraj miałam fatalną noc, więc powiem wam szczerze, że takie z lodówki płateczki to jest, o, to jest po prostu taka ulga. I tak, moi drodzy, nie wiem czy tam będzie się wam odbijał cały bałagan, muszę to zaraz wszystko posprzątać. Pranie już zrobiłam, więc sobie wisi, schnie. Tutaj mam różne elementy do nagrania, więc zaraz się biorę za nagrywanie. Dopiłam moją herbatkę zieloną, pamiętajcie, zielona Big Active z pigwą. Cudowna jest, muszę sobie zrobić zapas, bo wszystkie herbaty, które kupiłam, niestety już wykończyłam. Ale powiem wam, że ładnie złapał, tylko że coś mi się takie siano zaczęło robić, nie wiem dlaczego. Użyłam sporo olejku, ale może powinnam jeszcze więcej. Dobrze, nieważne. Moi drodzy, doszła do mnie wczoraj przesyłka, na którą czekałam, bo zamówiłam sobie takie brakujące elementy jak sól, a używam sól himalajską różową, kupiłam sobie grubą i drobną, no i jeszcze coś dodatkowego, ale to zaraz wam pokażę, nic odkrywczego, ale wiecie, lubię się z wami dzielić takimi rzeczami, bo wiem, że też możecie sobie z tego skorzystać, a cena była naprawdę ciekawa i korzystna. Dobrze, odwracam kamerę, pokazuję wam przesyłkę, później podgrzeję sobie obiad i wracam do pracy. No a my widzimy się oczywiście w dalszym ciągu tego vloga. Jak możecie zobaczyć, naprawdę tych rzeczy nie ma wiele, bo wzięłam sobie erytrol, już mi się skończył, więc zapas jest. Gruboziarnista sól himalajska różowa, tutaj jest drobnoziarnista i moje ukochane orzechy nerkowca.
skończył mi się zapas, bo wiecie, że ja cały czas cuduję, robię je albo na słono, albo po prostu tak sobie biorę, podjadam, biorę do pracy. No i też zazwyczaj jak robię deskę serów, to też u mnie takie orzechy muszą być. Ot tak, kochani, całe moje zamówienie, ale staram się Wam właśnie pokazywać takie niby drobne, niby takie codzienne rzeczy, bo wiem, że Wy z tego możecie skorzystać, a naprawdę ceny są o niebo, niebo lepsze niż te w sklepach. No dobrze, to co? Biorę się za obiad, idziemy się później. A dziś, kochani, na obiad taka zupka, bardziej taka na bazie pomidorów i buraczków. Bardzo dobra, mnóstwo koperku, pietruszki, natki pietruszki. Ach, powiem Wam, że ten zapach i smak tej zupy przypomina mi pomidorową, której już dawno nie robiłam, a za którą tęsknię i chyba niebawem ją sobie zrobię. Póki co mam jeszcze spory garnek, więc najpierw muszę sobie tę zjeść, którą już dawno zrobiłam. Wiecie co, ostatnio jakoś mniej mi się chce jeść, więc taka zupka zawsze mnie ratuje. Także kochani, jeżeli zjecie, życzę Wam smacznego, a ja biorę się za swój obiadek. Dzisiaj, moi drodzy, troszkę słodkości, takich spożywczych rzeczy, które już zużyłam i które na pewno chciałabym Wam polecić. Są to czekolady, moi drodzy. Czekolady, które są słodzone, wiecie czym? Erytrolem. Także jeżeli zwracacie uwagę właśnie na to, jakie dodatki są w czekoladach, tu nawet macie też kaloryczność pokazaną, także możecie sobie zatrzymać i przeczytać dokładnie, a tu macie nawet skład, co w danych czekoladach się znajduje. Ja chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja obie czekolady używałam do moich serniczków, bądź też do jednego takiego sernika, nie wiem czy on już był, czy on dopiero się pojawi u mnie w kuchni, wrze. W każdym razie na pewno mogę Was zapewnić, że to były bardzo dobre jakościowo czekolady, nie były za słodkie. I tutaj ta czekolada akurat była z liofilizowanymi malinami i przecudnie właśnie ta czekolada uzupełniała zawartość mojego sernika. Natomiast ta była też bardzo dobrą polewą do jednego z moich przepisów, więc również mogę Wam polecić. Tyle w tym temacie, kochani, co tu jeszcze więcej Wam mam powiedzieć. Myślę, że to chyba wystarczy. Kolejny produkt to jest taki krem. On przypomina Nutellę, ale Nutellą nie jest. I on był dwuwarstwowy. Czy ja tutaj gdzieś znajdę coś po polsku? Znajdę. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale to jest krem kakaowo-orzechowy, mleczny, bez dodatku cukru i bez oleju palmowego. Natomiast zawiera maltitol i glukozydy stewiolowe. Tłuszcze roślinne typu shea, rzepakowy, mleko w proszku pełne i tak dalej, i tak dalej. Tak więc powiem Wam, że bardzo dobry, bardzo fajny. Jeżeli będę miała taką możliwość i ochotę, to pewnie sobie sięgnę po zdecydowanie po ten słoiczek, bo to jest naprawdę fajna i troszkę zdrowsza wersja. Oczywiście to nie jest samo dobro, no bo mimo wszystko, wiecie, no to są cukry, to są słodycze. Wiadomo, że ich codziennie nie jemy, natomiast jeżeli macie ochotę, a chcecie znaleźć inną, lepszą, zdrowszą alternatywę, dlaczegóż by nie? No, on nie był zbyt drogi, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. To są takie spożywcze rzeczy. Natomiast tutaj przygotowałam dla Was też zużyte produkty kosmetyczne i może zacznę od tej maskary do brwi z Golden Rose. Powiem Wam, że naprawdę była świetna. Ja już muszę ją wyrzucić, bo... Aha, jeszcze Wam pokażę kolor, bo on był w kolorze 06, czyli brown. I rzeczywiście był świetny. Fajnie wyczesywał nadmiar przede wszystkim pudru, ale też przepięknie dawał takiej naturalności brwiom.
No mówię, on już jest suchy, ja go wykorzystałam, o matko, ja go miałam, powiem wam szczerze, zbyt długo, może nawet bym powiedziała za długo, ale jak najbardziej w 100% polecam wszystkim, którzy chcą mieć taki bardziej naturalny efekt, nie lubią na przykład właśnie pudru do brwi, czy kredek do brwi, czy innych takich produktów, które dają naprawdę mocne zabarwienie, mocny kontur brwiom. Ta szczoteczka jest naprawdę świetna. Może mi się uda jeszcze, wiecie co, wam pokazać, jak ona wyglądała. O, po wyjęciu. Uda mi się? Uda mi się. Zobaczcie. Przepiękna. Może tak zrobię. O, przepiękna, malutka szczoteczka. O, tu już jakieś takie resztki, no ale mówię, ja to już wyrzucam, bo tutaj już nic naprawdę nie ma. Dobrze, to za chwileczkę schowam. I dwa produkty. Produkt marki AA 30+, i to była taka kuracja przeciwzmarszczkowa, to był krem nawilżająco, przeciwzmarszczkowy pod oczy, rzeczywiście bezzapachowy, też bardzo fajny skład, ponieważ on tak naprawdę zawiera keratynę. I dobry był dla suchej skóry, dla skóry problematycznej, więc jak najbardziej, jeżeli poszukujecie czegoś fajnego, bezzapachowego, to ten produkt w sumie da radę. Natomiast ja muszę wam powiedzieć, że jakichś takich wielkiej poprawy napięcia i elastyczności skóry pod swoimi oczami nie zauważyłam, ale być może dlatego, że ja po prostu nie mam aż tak bardzo widocznych zmarszczek właśnie pod oczami. Nie wiem, w każdym razie przyjemnie mi się go stosowało, bardzo fajny. Mogę go wam polecić. Ile tutaj mieliśmy? 15 ml, to chyba taki standard, jeżeli chodzi o kremy pod oczy. Kolejny produkt świetnej jakości. Ostatnio go wygrzebałam właśnie z mojego kuferka. Tam była jakaś resztka, więc sobie go do końca wykorzystałam z Sanctuary Spa. Jest to świetna firma, bardzo lubię te produkty. I tutaj mamy taki, powiedzmy, taką bazę, taki krem do twarzy z SPF 15. Świetny, przepięknie pachnie, delikatnie nawilża, nie tworzy filmu, co też jest dla mnie bardzo ważne. Przepięknie również utrzymuje makijaż, bo też go, mówię, używałam pod makijaż. No super, no same, słuchajcie, superlatywy, więc jeżeli będzie możliwość, to ja jeszcze raz sięgnę sobie po ten produkt, bo po prostu był dobry. Ot tak, kochani, wszystkie moje zużyte produkty, wiecie, że staram się co jakiś czas dzielić z wami takimi perełkami, a nawet jeżeli są jakieś buble, to też staram się rzeczywiście dawać wam taką prawdziwą recenzję, no bo to jest też jakiś taki fajny dodatek do naszej rzeczywistości. Czasem chcemy coś sobie kupić, ale nie do końca wiemy, czy warto zainwestować w coś droższego, a czasem, ja tak sobie myślę, że nieraz te produkty tańsze są równie bardzo dobre, co te z wysokich półek za milion monet. No, ot tak. Dobrze, kochani, czekam na wasze opinie na temat tych produktów. Czy coś mieliście, czy używaliście, czy macie podobne zdania? Tradycyjnie proszę was o to samo, bo wiem, że uwielbiacie się też ze mną dzielić swoimi spostrzeżeniami na temat danych produktów, bądź też produktów, o których ja wam wspominam, zwłaszcza w zużyciach minionych dni. Kochani, ja się umalowałam, bo zaraz będę śmigała sobie do sklepu. Muszę zrobić takie naprawdę bardzo małe, potrzebne zakupy spożywcze, więc myślę, że ja się do was odezwę, jak wrócę, bo, moi drodzy, czeka mnie jedna przesyłka, bardzo fajna, ale myślę, że w tytule też umieszczę jakby informacje, co też takiego ciekawego tym razem do mnie przyjdzie. Dobrze, kochani, to już nie przeciągam, zmykam, a my widzimy się po prostu później. A i powiem wam jeszcze jedno, bo też możecie pytać, wiem, że czasem pytacie, a ja powinnam to robić i znów zapominam. Na ustach mam pomadkę Christian Breton, to jest ta pomadeczka. Ja ją kiedyś, wiecie co, kupiłam w... żebym nie skłamała, w TK Maxie. Była bardzo fajna cena, przepiękna jest ta pomadka. Zobaczcie, niestety to jest ten efekt, którego ja nie lubię, czyli to jest efekt niezastygający, to nie jest matowa pomadka. Ona jest taka bardziej nawilżająca,
ale mimo wszystko może być. I odcień Burgund. To jest jakaś marka francuska. Dobrze, lecę, kochani. Moje dzisiejsze zakupy to wzięłam sobie rozszponkę, wzięłam sobie rukolę, bo bardzo lubię, pietruszkę, taką podłużną paprykę uwielbiam, więc albo ją wykorzystam w jakiejś potrawie, ale też wiecie co, bardzo lubię ją robić na słodko kwaśną, tak wiecie, zaprawiam i dodaję na przykład do deski serów albo na przykład do obiadu, jak robię rybę. Jak najbardziej ona się wtedy sprawdza. Cukinia również. Wzięłam przepiękny, był szczypiorek, więc również się na niego skusiłam. Koperek, marchewka, mleko bez laktozy, 1,5% musi być. No i brakowało majonezu, więc też wzięłam sobie mniejszy słoiczek. Ot tak, wszystkie moje zakupy. Przepraszam, kochani, że ja z takiego miejsca się do Was odzywam, ale stwierdziłam, że tutaj jest dużo światła, na razie nie chcę lamp tutaj rozstawiać i podłączać, więc no wybaczcie, jeżeli Wam to przeszkadza, to to przepraszam. Ale przyszedł Pan kurier, zamówiłam sobie coś z Zalando, mam nadzieję, że Was to nie zdziwi, a ja już naprawdę długo na nie czekałam, bo powiem Wam szczerze, wiecie, jak to ja zawsze robię zakupy na Zalando. Wrzucam do koszyka i zostawiam i czekam na fajne promocje. A tu naprawdę była świetna wyprzedaż. O Jezu, dobrze, co ja Wam będę mówiła? Zobaczycie, pokażę Wam, napiszę Wam cenę regularną i powiem Wam przede wszystkim, bo tutaj też jest rachunek, powiem Wam, ile mnie to zamówienie w sumie wyniosło. Dobra, otwieram. Tak, moi drodzy, to jest to pudełko. Otwieramy, otwieramy. Czy tutaj jest rachunek? Tak, jest rachunek, jak zawsze. Dobrze. No to spójrzcie. To są przepiękne buty Armaniego. Mam nadzieję, że one będą dobre, aczkolwiek na stronie było napisane, że numeracja jest zawyżona, ale ja stwierdziłam, że ja wezmę w swoim standardowym rozmiarze, czyli w moim rozmiarze 36, ale buciki są piękne, bardzo mi się podobają, zaraz je przymierzę i Wam powiem, czy pasują. Natomiast to, co ja tutaj dostałam, czy to jest tylko takie zabezpieczenie? Tak, to chyba tylko zabezpieczenie. Dobra, już nie szeleszczę Wam. W sumie, kochani, zapłaciłam za te buty 209 zł i 96 groszy. No dobrze, kochani, to co? Przymierzam i Wam pokazuję, jak moja stopa w nich wygląda. Moje stopy, przepraszam. Moje stopy. Kochani, leżą idealnie. Są przepiękne, leciutkie. O, cieszę się, że nie będę musiała ich odsyłać. No i przede wszystkim podoba mi się też ich design. W szoku byłam, naprawdę byłam w szoku, że one są za praktycznie grosze. Jak włożę grubszą skarpetę, to będą leżały idealnie. Ja teraz mam te stópki, ale powiem Wam, że super. Kolejne buty do mojej kolekcji. Uważam za piękne, no a zakup uważam za udany. Nie wiem, co Wy sądzicie, czy za te pieniądze kupilibyście właśnie taki model? Dużo gumy, co prawda, ale myślę, że dzięki temu posłużą mi na lata. I właśnie chciałam takie zwykłe, czarne, bo czarnych jeszcze nie mam. Mam co prawda z Guessa dużo czarnych, ale tam, no właśnie, tam jest ten motyw Guessa. Tutaj też jest co prawda motyw Emporio Armani, ale on jest tak mało widoczny, wiecie. Trochę przynajmniej mi tą stopę robi większą, a nie takie maciupeńkie jak u dziecka. No dobra. Bardzo się cieszę.
tak, moi drodzy, ja przychodzę już do Was z pożegnaniem. Jak widzieliście, pokazałam Wam, nagrałam Wam taki urywek tego deseru, który przygotowałam, bo wpadł do mnie znajomy i nic tak naprawdę nie miałam gotowego poza właśnie tym deserem, ale naprawdę był bardzo krótko, więc stwierdziłam, że tym go uraczę, a nie chciał też nic jeść, więc stwierdziliśmy, że rzeczywiście taki deser na koniec dnia to będzie takie fajne uwieńczenie, zwieńczenie tego całego dnia. Buty możecie stwierdzić chyba wszyscy, że są przepiękne, czarne, klasyczne. To logo się tak bardzo nie rzuca w oczy, a naprawdę powiem Wam szczerze, są tak leciutkie, tak wygodne. Założyłam je jeszcze jak on przyszedł i mu też pokazałam, powiedział, że rewelacyjne. I zaraz też szukaliśmy dla niego w męskim dziale, czy są też z tego rodzaju. Niestety, ale nie znaleźliśmy. Także powiem Wam szczerze, naprawdę Zalando, na Zalando jest mnóstwo ciekawych rzeczy, fajnych, takich, które możecie sobie rzeczywiście gdzieś tam poszperać, wyszukać i myślę, że mnóstwo inspiracji takich w dobrych cenach, myślę, że znajdziecie. Dobrze, Boże, o czym mam, kochani, ja gadam. Zrobiłam sobie zieloną herbatę z pigwą, tak potrzebowałam jeszcze na wyciszenie po całym dniu, zaraz zmywam ten makijaż. Idę sobie robić gorącą kąpiel, powiem Wam, że naprawdę ostatnio te gorące kąpiele bardzo dobrze mi robią, tak mnie porządnie wyciszają. Jak widzicie, cudownie się czuję, bo znów wróciłam do mojej ukochanej, cudownej garderoby studia, w którym uwielbiam nagrywać. Powiem Wam szczerze, że to miejsce jest o tyle fajne, że ja tutaj naprawdę jak się zamykam, żadne odgłosy z zewnątrz nie wchodzą. Tak myślałam, żeby też tutaj na podłodze położyć jakiś dywan albo wykładziny, żeby to naprawdę wyciszyć jeszcze bardziej to miejsce, ale stwierdziłam, że póki jest ok, póki nie słyszę jakichś takich, wiecie, dodatkowych odgłosów, no to dlaczego mam tutaj sobie, wiecie, dawać kolejny materiał, który może mnie alergizować, no bo mimo wszystko, wiecie, dużo też w takich dywanach czy wykładzinach alergenów jest i roztoczy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kochani. Ja myślę, że tym akcentem się z Wami pożegnam. Bardzo, moje skarby, Wam dziękuję za to, że jesteście. Cały czas powtarzam osóbki nowe, które do mnie dochodzą. Mam nadzieję, że będziecie odnajdowali takie treści, które będą Wam przypadały do gustu, które będą Was wyciszały, ale też zarazem inspirowały. No i tyle. I przede wszystkim cieszę się, że dołączyliście do tej naszej cudownej, małej społeczności, jaką jest mój kanał na YouTube. Dobrze, kochani, to co? Przytulam Was mocno, czekam oczywiście na Wasze komentarze, a my widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego! Ciao! Like pillows and pavement, we're like saved and spent. You're like $10,000, I'm like nickels and cents. You're like fresh spring water on a hot summer's day. You're like a beautiful sundown when daylight fades.